Szklarska Porymba, znana nie tylko w naszym regionie, miejscowość Wczasowa, jest celem licznych wyjazdów turystycznych. Szczególnie atrakcyjna jest Szklarska Porymba zimą, z racji istniejącego tu od lat wyciągu narciarskiego na Szrenice. To też właśnie zimą zjeżdża tu najwięcej amatorów białego szaleństwa. Wyjechaliśmy do Szklarskiej Poręby z Wrocławia w pogodny, słoneczny dzień. Za Jelenią Górą zaczął padać ulewny deszcz. Na przedmieściach Szklarskiej deszcz ze śniegiem, a potem śnieg. Oto na co może być narażony każdy zmotoryzowany turysta wybierający się w góry. Kiedy robiliśmy te zdjęcia, pogoda zmieniała się z godziny na godzinę. Szklarska Poręba rozciąga się na przestrzeni kilkunastu kilometrów. Dojazd do centrum miasta bywa czasem bardzo utrudniony. Jednym z mankamentów jest brak na całej długości drogi dojazdowej rowów przydrożnych, w których mogłaby się gromadzić woda opadowa. Nadmiar tej wody przelewa się przez ulice na zakrętach i łukach, co jest szczególnie niebezpieczne w chwilach raptownego obniżania się temperatury. Zamarzające kałuże tworzą na jezdni niebezpieczne pułapki dla kierowców, które nieraz były powodem wypadków i kolizji. Dlatego kierowcy dojeżdżający do Szklarskiej Poręby i pozostałych miejscowości górskich muszą pamiętać o tych utrudnieniach. O innych aspektach bezpieczeństwa na drogach w swoim mieście mówi naczelnik miasta Szklarska Poręba, pani Genowefa Michalska. Bezpieczeństwo na drogach w naszym mieście jest dosyć złożonym problemem. Wynika to chociażby przede wszystkim z ilości ulic. Jest bowiem 184 kilometry ulic w naszym mieście. No, główną drogą to droga E14, międzynarodowa droga prowadząca do granicy państwa. Przebiega przez Szklarską Porębę, przez centrum w zasadzie Szklarskiej Poręby. Jest to dla miejscowości Wczasowej duże utrudnienie. Oczywiście ulice również posiadają ograniczone możliwości ich poszerzenia, dlatego że są z jednej strony jest ścisła zabudowa, a z drugiej strony są najczęściej skały. Tak jest przez środek miasta, w zasadzie przy ulicy Jedności Narodu, właśnie którędy biegnie droga E14, jak również przy wlocie od ulicy Mickiewicza, ograniczona jest tak zwanymi skałkami. Turyści udający się na południe, względnie z południa,